16 lat temu Olek miał rok z kawałkiem, a Dick niecałe dwa lata. Marianny jeszcze wtedy nie było na świecie, nie pamiętali więc, jak wylądował tu, w górach, statek badawczy Polus. Ich pierwsze wspomnienia wiązały się z wioską. Zwyczaje żywych, rudych grzybów i drapieżnych lian poznali wcześniej, niż usłyszeli od starszych o tym, że są gwiazdy i inne światy. I las był dla nich o wiele bardziej zrozumiały niż opowieści o rakietach lub domach, w których może mieszkać tysiąc ludzi naraz. Prawa lasu, prawa wioski, powstałe po to, aby zachować przy życiu garstkę ludzi, proste prawa instynktu samozachowawczego ciągle usiłowały wyprzeć z pamięci ziemię i zamiast pamięci zrodzić abstrakcyjną nadzieję, że kiedyś wreszcie ich odnajdą i ta cała mordęga się skończy. Ale jak długo można cierpieć i czekać, aż to się skończy? Dziesięć lat. Dziesięć lat już minęło? Sto lat? Sto lat to znaczy, że znajdą i uratują nie ciebie, lecz twojego prawnuka, jeśli go będziesz miał, i jeśli w ogóle wioska zdoła przetrwać tak długo. Nadzieja żyjąca w starszych dla drugiego pokolenia zupełnie nie istniała, gdyż przeszkadzała im tylko żyć w lesie. Ale te nadzieje trzeba im było przekazać za wszelką cenę, bo nawet ze śmiercią można się pogodzić, jeśli człowiek ma świadomość przedłużenia swego rodu. Śmierć staje się ostateczna, kiedy wraz z nią ginie nie tylko sam człowiek, lecz również i to, co wiązało go z życiem. Dlatego zarówno nauczyciel, jak i wszyscy inni starsi, w miarę własnych sił, starali się wykształcić w dzieciach poczucie przynależności do ziemi. Myśl o tym, że prędzej czy później izolacja się skończy. Jedynym realnym łącznikiem z tamtym światem był statek za przełęczą. Statek istniał. Można było do niego dotrzeć, jeśli nie w tym tysiącdniowym roku, to w następnym, kiedy dzieci dorosną na tyle, że zdołają dotrzeć do przełęczy. Zdołają, jeśli zechcą, gdyż wewnętrznie oderwały się już od ziemi, gdyż statek jest dla nich obcy, alas. Swój. To ofiarowywało im możliwość przeżycia, której pozbawieni byli starsi, lecz w ostatecznym rozrachunku zagrażało śmiercią wiosce ludzkiej kolonii. Dick, Oleg i Marianna schodzili do kotliny, zbliżali się do statku, który, mimo swego realnego ogromu, pozostawał dla nich świętym symbolem i legendą. Nikt z nich nawet by się nie zdziwił, gdyby przy dotknięciu statek rozsypał się w proch. Wracali do domu swych ojców, który przerażał ich tym, że zawędrował do tej mroźnej kotliny ze snów i baśni, opowiadanych przy mętnym świetle kaganka w szałasie, kiedy za malutkim okienkiem z rybią skórą zamiast szyby ryczy śnieżna zamieć lub przeleści nieskończony deszcz cuchnący z gnilizną. Istnienie statku Odrodziło sny i legendy, nadało im nowy sens i nałożyło abstrakcyjne obrazki zrodzone w wyobraźni i dlatego nieprecyzyjne na realność jego ogromu. Starsi nigdy nie potrafili pojąć tej sprzeczności. Nic dziwnego. Wszak dla nich, za opowieścią o tym, jak nastąpiła katastrofa, jak nadszedł mróz i ciemność, stała pamięć o pustych korytarzach, w których stopniowo gaśnie światło. I zaczynają wirować wdzierające się z zewnątrz kryształki lodu, o milczących silnikach awaryjnych i terkocie liczników promieniotwórczości. Dla słuchaczy Olega i jego rówieśników w opowieści zrozumiałe były jedynie kryształki lodu, płatki śniegu, a korytarze kojarzyły im się z gąszczem lasu lub ciemnią jaskini. Bo przecież wyobraźnia karmi się tylko tym, co człowiek sam widział i słyszał. Teraz stało się zrozumiałe, jak uciekali stąd ludzie. Nieśli dzieci i rannych. Chwytali w pośpiechu te rzeczy, które wydawały się im najniezbędniejsze na początek. Nikt w tym momencie jeszcze nie myślał, że przyjdzie mu żyć w tym świecie zawsze, borykać się z nim na śmierć i życie, aby w końcu umrzeć. Gigantyczna skala i niewiarygodna potęga cywilizacji kosmicznej nawet tu dawały fałszywą pewność, że cały ten tragiczny wypadek jest w gruncie rzeczy jedynie przejściowym zakłóceniem, przypadkową awarią, która wkrótce zostanie usunięta, jak wszelkie inne zakłócenia i awarie.